historie alternatywne w zasadzie zawsze były jakąś częścią polskiej fantastyki. Po prostu lubiliśmy sobie trochę pofantazjować, co by mogło być, gdyby było inaczej, a zwłaszcza co by mogło być, gdyby było lepiej. No i przed 2 laty, gdy wracałem z Dni Wędrowycza z panem Dolniakiem, narodziła się taka idea, że może by te rozproszone pomysły zebrać w jedną całość, ubrać w jakąś formę. I tak wpadliśmy na pomysł festiwalu historii alternatywnych. Trochę czasu oczywiście potrwało, zanim to się wykluło. Zastanawialiśmy się, jakby to może zrobić. Oni wymyślili, żeby nakręcić film, nakręcili. Wymyślili, żeby wydać podręcznik historii alternatywnych, więc oczywiście zabrałem się i napisałem część, nazwijmy to, faktograficzną i takie tam wstawki, które udają dokumenty źródłowe z epoki. Przede wszystkim chcieliśmy przedstawić taką wizję historii trochę optymistyczniejszą niż ta nasza wizja historii, gdzie to my wklepujemy Niemcom, gdzie Polska wygrywa II wojnę światową. Nie powiem wygrywa w cuglach, ale prawie co. Konwenty miłośników fantastyki, które w Polsce są organizowane od lat 80., nigdy nie były jakoś szczególnie sprofilowane. Myśmy zawsze się nastawiali na taki maksymalny pluralizm wizji. Potem miłośnicy mangi i anime zaczęli tworzyć własne już takie pod siebie. Natomiast Festiwal Historii Alternatywnych był z jednej strony pierwszym konwentem dla miłośników fantastyki o tak mocno zarysowanym programie, że tu nastawiamy się konkretnie na to. Po drugie, przyciągnął też sporo ludzi, którzy na co dzień nie interesują się fantastyką, a interesują się historią. Więc było to pewne wyjście poza nasze środowisko, pewne może dokooptowanie sobie ludzi z innego środowiska. Jest takie ciekawa, twórcza inicjatywa na styku dwóch środowisk, które ze sobą jakoś tam zawsze były blisko, ale nie mieszały się na jednej imprezie aż tak mocno. Znaczy, przede wszystkim Festiwal Historii Alternatywnej był rodzajem zabawy z treścią historyczną, taką próbą pokazania historii od innej strony, próbą puszczenia oka do widza, próbą jak gdyby wprowadzenia trochę, wiadomo, historycy się skupiają na tym, co było, starają się dostrzec prawdę, wygrzebać możliwe fakty, drobiazgi, szczególiki. Natomiast my sobie pozwoliliśmy na zabawę, my pozwoliliśmy sobie na to, na co zawodowi historycy nie bardzo mogą sobie pozwolić, o czym zapewne marzą, ale im nie wypada. No ja jestem pisarzem od fantastyki, ja mogłem napisać książkę, która wygląda jak podręcznik do historii, tylko ze świata alternatywnego, ze świata, gdzie II wojna światowa została wygrana przez nas. Zresztą tutaj w stopce jest Ministerstwo Spraw Publicznych i Oświecenia Religijnego, fikcyjna stopka redakcyjna Lwów 2019. Także ma to udawać prawdziwy podręcznik, a jak ktoś przeczyta, to się zdziwi. Chciałem wszystkich zaprosić na 2. edycję Festiwalu Historii Alternatywnej. Liczymy, że uda się to zrealizować we wrześniu.